spódnica powstała, powiedzmy taka, która wyeliminuje całkowity ruch z Olesna. Na pewno ta obwodnica południowa tego nie zrobi, bo samochody z tamtej strony będą w dalszym ciągu leciały przez całe Olesno i będziemy mieli taki sam ruch, jak mamy w tej chwili. I ja powiedzmy, to jest, nie wiedza tego tych panów, dlaczego, bo nie wiedzą, jak mają przebiegać te obwodnice, które powiedzmy wyeliminują ruch z terenu miasta Olesna, a które tylko częściowo wyeliminują ruch z miasta Olesna. I teraz jest, wiecie co, nie chcę być złośliwy, ale powiedzmy, dlaczego ta sytuacja powstała. Kiedy żeśmy się dowiedzieli, że będzie płacony za 50 zł za metr kwadratowy, czyli 500 000 zł odszkodowania za każdy hektar gruntów, no to się zaczęło w Oleśnie. Ludzie interesu i część jakichś innych jeszcze, powiedzmy, zaczęli lobować tą historię, powiedzmy, żeby już ta obwodnica powstała południowa. A ludzie z Olesna dowiedzieli się z prasy z kolei, że nie będzie, jeśli nie będzie obwodnicy południowej, to nie będzie żadnej innej. Dlaczego? Pytam się, dlaczego? Bo to nie Olesno, nie ludzie z Olesna zaczęli to robić, tylko zupełnie ktoś inny. I w tej chwili, powiedzmy, my walczymy o to, żeby była obwodnica dla całego Olesna. Jeśli to będzie obwodnica północna, biegnie przez północ, zabiera wszystkie samochody, powiedzmy, stąd. I tylko ten łącznik, chodzi o ten łącznik, powiedzmy, do Gliwickiej, który ma biegnąć tam, powiedzmy, ileś tam kilometrów dalej od Kolumbii. I to jest nasz problem, powiedzmy, w Oleśnie, żeby załatwić to, żebyśmy mieli spokój w Oleśnie. Proszę, proszę. Może tak powiem. Od razu nie zbudowano Krakowa. To wszyscy wiemy, nie? Popatrzmy teraz na Dobrodzień, jak się w Dobrodzieniu stało. Wzięli to, co dawali, to wzięli. Zbudowali jedną nitkę, zbudowali drugą nitkę, a teraz będą na Myślinę trzecią nitkę. I Olesno też tak miało zrobić. Dawali za darmo, za 500 000 000, panowie, nie gadamy nic, tylko bierzemy. To była inwestycja, która była w 800 lat Olesna. Nie było takiej dużej inwestycji, Olesno już istnieje, panowie. Czy sobie zdajecie sprawę, 500 000 000 zł za darmo, normalnie, tak by mi ktoś powiedział, słuchaj, masz tu Mercedesa. Ja bym powiedział, nie, bo w tym Mercedesie, to mi się nie podoba, nie biorę go. Mamy gotowy przykład Dobrodzienia. Brali jedną nitkę, zrobili drugą, a teraz trzecią na Myślinie. I będą mieli obwodnicę. Tak samo miało Olesno zrobić. Panowie, wy sobie nie myślcie, że Polska, panie Majewski, że Polska to jest jakieś ten Zjednoczone Emiraty Arabskie, że płyną petrodolary szeroką rzeką. To jest jeden z biedniejszych krajów na świecie. Musimy to sobie w Europie, to musimy sobie uzmysłowić, nie? I brać dawają jedno, drugie, trzecie i tak powoli, małymi krokami idzie wszędzie dojdzie. A kto chce dużymi krokami zrobić, to się rozkroczy, jeszcze się rozerwie.